Cześć, witajcie z tej strony Denrog, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłem, że do tych 7,5 tysiąca ludzi będziemy szli i sobie tak, tutaj zbuduję potem taką wielką strefę mieszkalną, właśnie takich, nie wiem, wieżowców jakby tutaj, nie? Tutaj sobie dam taką, takie koło jakby w ten sposób, autostrada i będą do tego jakoś takie ulicy mniejsze. I z racji tej musimy przenieść ten cały region, bo nie możemy go jeszcze zbyt na razie kasować. Bo inaczej trochę może być potem źle u nas z pieniędzmi. Także myślę, że stworzymy go sobie mniej więcej gdzieś tutaj. Tylko tutaj byśmy dali jakąś większą może ulicę. To czekaj, to jest jednokierunkowa czy jak? Tak, jednokierunkowa, także nie wiem, byśmy dali może to. Dobra, powiedzmy do tego miejsca i teraz tak. Teraz możemy lekko to rozbudować. Okej, teraz tak, jeszcze woda. Prowadzimy ją stąd. I tutaj na razie sobie stworzymy taki mniejszy rejon przemysłowy. Ale tylko byśmy tak tutaj z ulicy usunęli. Jedyne co to jeszcze mogę dodać tutaj. Okej, i teraz tak, będziemy tutaj powoli usuwali to. Raz usuniemy sobie tą część. Oni się wyprowadzą. Taki nowy budynek. Okej, jest straż pożarna. Damy ją, wiecie co, może tam nie, bo to potem będzie autostrada. Dobra, niech będzie przy autostradzie. Zresztą możemy już ją teraz może ulepszyć nawet. Dobra, ulepszmy sobie drogę. Tylko czekajcie, bo to jest jednokierunkowa, to nie, nie, nie. Jeszcze nie ulepszajmy w takim razie. Czekajcie, to jest jednokierunkowa, dobra. To zrobimy tak. Byśmy stąd poprowadzili. Tylko tutaj musimy sobie kawałeczek wyrzucić tej strefy na pewno. A myślę, że tyle starczy nam. I teraz tak, właśnie, że było niby zbyt strome. Okej, teraz jest wszystko ładnie. Usuńmy to, to. Dobra, połączmy to. I niech będzie na tą drogę. Okej. Tutaj będą mieli autostradę. I potem to się jakoś jeszcze bliżej przybliży, myślę. I będzie okej. Co tu się dzieje? Strajkują. Czekajcie. No dobra, już jest jakaś linia. Czy on ich zmieści tu wszystkich? Szkoda, że bliżej kamery nie da się przybliżyć. Braci wysiedli. Część ludzi jest. Tu ile to autobusów będzie ich? Samochód się nagle pojawił. Ciekawe. Co, ile tu jest? Ja tak myślałem, że to nie będą z niego korzystali, a tu jednak tyle ludzi jest. Przy tym przystanku. Dobra, także tutaj sobie jeszcze usuniemy tą strefę. Okej, usunięte. I tutaj zrobię strefę mieszkalną, ale tutaj jest niestety wysypisko. Wyłączmy je może. I nikt do innego wywiozu. Wysypiska byśmy je dopiero mogli usunąć, bo jeszcze spalarni nie mamy, niestety. Ile to już zostało? Okej, jak ja tego wywiozą, ciekawe. No teraz tak, no zobaczmy jak tutaj jest.
Okej, to widzicie, powoli ludzku schodzi. Co jakiś czas. A jak sobie byśmy nasadzili drzew trochę? Czekać to nie tutaj, tylko tutaj było. To powinno chyba pomóc trochę. No dobra, teraz jeszcze tak. Tutaj mieliśmy tą strefę. Teraz usunąć, bo już nam nie będzie potrzebne. I teraz tak, mają straszne zapotrzebowanie. Przedłużmy sobie jeszcze trochę strefę. Teraz tak, woda. Okej, jest ten prąd, to ja myślę, żebyśmy mogli kawałek wywalić. Tyle powinno postarczyć. Tutaj dalej przedłuży prąd, chociaż to jeszcze jest tam niby. I co, zaraz nawet wywalimy. O nie, że to nie wiem, co sobie poradzi. A jak nie, to się najwyżej dobuduje tutaj, o. I starczy. Za chwilę tutaj się coś zbuduje i już będzie prąd tutaj, na tym obszarze całym. Już powinni mieć za chwilę. Dobra, pierwszy budynek jest. I co, on nie wyrabia nadal? Aha, dobra. Bo tu się z tej strony nic nie wybudowało. Teraz będą być chyba okej. Dobra. Wszystko ładnie działa. Jak tam zarobki? Coraz lepiej. Stan ludzi. Czy tu już można ich wprowadzać, żeby oni zbytnio chodzi i tam nie byli potem? Czy ja mogę sprawdzić, ile tutaj jest z tym? Ile na tym wysypisku jest? Chyba nie mogę jakoś. Widzę, że nie jest pusty. Ale pasowałoby, żeby to opróżnili w końcu. Chyba, że to musi być do spalarni. Ale mi się daje, że to powinni chyba przebyć do innego wysypiska. Dobra. Trudno, że tutaj troszeczkę jeszcze jest niezbyt zdrowo na tym obszarze, ale budujemy strefę, bo musimy te 7,5 tysiąca ludzi mieć. I potem zaczniemy budować. Ale będzie masa rzeczy do wyburzenia. Na pewno. Tylko, że myślę, że będziemy to już budowali w kolejnym odcinku. Dzisiaj musimy osiągnąć ten cel. Dobra, prąd. Tak, za mało prądu troszeczkę. Ile to nam wytworzy? 120, 40. Wiecie co, jeszcze dostawię jeden. Dobra, niech będą nawet dwa. Mamy tyle energii, że nam nie zbraknie. Jak tam jest? Okej, okay. Tutaj jest okej. Okay. Tutaj niezbyt. Gdzie by to dostawić? Dobra, lepiej jest teraz już. Dobra, od razu niebieskie. Czekaj, tutaj co to? Okej, to jest wartość gruntu. No, tutaj w tym obszarze chce się najbardziej budować. Jak powstają tutaj wieżowce, to myślę, że będzie dużo więcej tego zielonego. Dobra, wprowadzajcie się ludzie. Mam nadzieję, że nam uda się zaraz cel osiągnąć. Teraz tak, to byśmy usunęli. Zobaczmy, jak jest teraz z energią. Zbyt mało, to jeszcze dostawimy z jednym. Tak samo 20 produkuje, a ten ile? 25 nawet?
Nie wiem jakim cudem. O 25. A wiecie co, bo po prostu może mamy nakład ten finansowy większy, przez to może więcej jest produkowanej energii. Tutaj te suby pousuwam, bo niepotrzebne nam już są do niczego. Już niedużo brakuje do celu. A teraz się budować nie chcę. Może damy też tych niebieskich stref teraz. Dodamy. Tutaj sobie dodamy. Tutaj jeszcze. Potem to i tak będzie trzeba pousuwać. Tutaj dajmy kawałek, bo zaraz będę marudził, że nie ma wody. I co? Jeszcze pomarańczowych stref chcą. Tutaj są słupy. Nie, czekaj, już nie ma słup przecież. Co? Śmieciarka nie nadąża? Damy to tutaj. O, teraz tak. To sobie byśmy przesunęli. I jeszcze jeden tutaj. Po 15, tutaj 3, 2. O, wyjeżdżają cały czas w miasto. Także jednak coś z tymi śmieciami będzie trzeba zrobić. Okej, czyli one teraz nie mają gdzie sprzedawać. Zbytnio. To dajmy im jeszcze tej niebieskiej strefy. Zaczekajcie, może w tym miejscu nie... Bo to jest duża ulica, więc zaraz będzie przeszkadzać im. Ale niech będzie powiedzmy w tym miejscu. Co to są takie korki? Czekajcie. Co to się narobiło? No dobra, zróbmy teraz więc takie coś, skoro tutaj są korki. Zrobimy coś takiego. Tutaj damy w tą stronę, a z tej strony im pozwolimy jechać tylko gdzieś tutaj. O, czekajcie, nie to, tylko pomarańczowa. Mam nadzieję, że to chociaż troszeczkę pomoże. Jakby im tutaj dać tylko w jedną stronę. No okej. Okay. Co, czy to teraz będzie lepiej działać? No, chyba udało nam się. Co, wody mało? A dobra, ten tutaj nie ma. Tak samo tutaj wody nie było. Dobra, także na razie korków nie ma nic. Jak tam finanse? No, coraz lepiej. Zarabiają ładnie. Już cały tuż jest. Dobra, wprowadzają się powoli. Zaczynają się budować. Brak miejsca, oni go cały czas się nie opróżnili.
Chyba będę musiał po prostu je w pobliżu potem spalarni jakoś, nie wiem, gdzieś tutaj powiedzmy, żeby to opróżniło. A potem ja się przeniesie w te rejony. Tu co, wody znowu nie ma? No dobra, okej, okay, już jest. Myśmy, nie, tutaj wcale nie możemy stworzyć, bo tu są te mieszkania, no właściwie te, ha, centrum handlowe. Potem to się zmieni. Wiadukt jest nie da rady. Dobra, i powiedzmy, niech będzie dotąd, bo tutaj na razie nic nie będziemy robili. Bo i tak tutaj potem się to wszystko pozmienia. Co im znowu energii brakuje? No dobra, to jeszcze jedno. Bo cały czas powiększamy tutaj te strefy. A woda to ile? Dobra, czyli wychodzi na to, że musimy niestety drugie domontować, czy chcemy, czy nie. Jeszcze to teraz połączę. Przesuńmy to lekko, nie wiem, w tą stronę. Jak je tam teraz z tym połączyć? I co teraz działa, tak? Bez problemu. A ścieki nadążają? Leciutko nie. Dodamy jeszcze jedno. I sobie zmniejszymy budżet na wodę. Okej, trochę będzie w zapasie. Tak jakby było na styk w tamtym momencie. Tutaj co się dzieje? No, mieszkańcy chorują, bo tutaj właśnie jest to wysypisko. To może tak, usuniemy kawałek stąd. O, ten kawałek usuniemy i jeszcze tutaj może kawałeczek. Może troszeczkę będzie mniejsze zachorowanie w tym miejscu. Damy szpital, niech będzie. Bo będą na pewno tego potrzebowali. No już niedużo. Jeszcze rejonów chcą. Co znowu z energią się dzieje? Coś się stało. Nie wiem tylko co. Aha, bo tu zlikwidowałem i od razu całe miasto nie ma prądu. To budujemy im więcej. Tutaj sobie... Czekajcie, mniejsza droga może się uda? Okej, okay, niech będzie tak. Trudno, na razie budujemy tak, aby było. Potem tak to się pozmienia. Bo zaraz będziemy mogli budować troszeczkę inne rejony. Tutaj mamy o takie o... rejony biur... rejon biurowców, nie wiem co to będzie. Okej. Okay. Jest nieźle. Będziemy mieli metro nawet, widzę. Ale najbardziej mnie interesuje to w tym momencie. Plus jeszcze spalarnia.
Gdzie by tu jeszcze strefę zaraz niebieską im dać? A tutaj co się porobiło? Dobra, niech mają tutaj. Tylko, że niezbyt będzie z tym zdrowiem w tym miejscu. Ale oni tu się chętnie budują. Damy im może park. Tu jakieś takie mniejsze domki są. Oj, tutaj dam jeszcze jeden. Mam już parcie za chwilę, 7,5 tysiąca. Zbliża się momentalnie. O, dawaj, dawaj. Jeszcze kilka osób do miasta. No i mamy 7,5 tysiąca ludzi. Także myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek. W kolejnym odcinku sobie zbudujemy już myślę, że autostradę. Powoli, tak jak wam mówiłem, mniej więcej to zrobimy takie koło, powiedzmy troszeczkę większe, z rondem połączymy i w środku będzie taka duża strefa mieszkalna z tymi właśnie wieżowcami. Plus myślę, że dookoła da się te strefy albo biurowe, albo przemysł, ale nie, to są handlowe, tak. Tutaj mamy jeszcze takie rejon biurowców. Byśmy mogli nimi kawałkiem zbudować, żeby się bardziej szkolili. A damy może kawałek. Usuniemy sobie to. Nie damy to, zaraz zobaczymy jak się zbudują. Czy się w ogóle będą chcieli budować. No coś się buduje. Jest już jakaś pierwsza firma, o kolejna się budują. No tutaj już spory budynek. Dobra, także trzymajcie się, do kolejnego, cześć.